raz obecnych gości. Witam kadrę ośrodka i Was wychowankowie. Rozpoczynamy dziś kolejny rok szkolny, kolejny rok nauki i pracy. Jest to dla nas czas nowych wyzwań. W tym roku szkolnym rozpoczyna działalność w ramach MOW Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia Specjalna w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W drugim półroczu rozpocznie się realizacja projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą Kuźnia Talentów. Projekt zapewni lepsze przygotowanie uczniów ośrodkowej szkoły podstawowej do dalszej nauki na poziomie zawodowym z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Jednym ze zgłoszonych zadań w ramach puli ECO budżetu obywatelskiego województwa śląskiego jest również budowa ekologicznego boiska dla placówki. Realizacja tych działań nie byłaby możliwa bez organizacyjnego, merytorycznego, a przede wszystkim finansowego wsparcia naszego organu prowadzącego, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wracając do tematu na dziś, czyli kształcenia zawodowego w MOW, należy wskazać, że nasze wspólne działania, wspólne z organem prowadzącym, są elementem realizacji jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa, ukierunkowanej m.in. na rozwój umiejętności zawodowej w edukacji formalnej i nieformalnej w ramach wdrażania zintegrowanej strategii umiejętności. Proszę Państwa, gdzie się znajdujemy? W placówce dla podopiecznych niedostosowanych społecznie, w której kształcenie zawodowe jest jednym z elementów procesu resocjalizacyjnego. Do zadań MOW zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie placówek publicznych należy eliminowanie przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu ośrodka zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w dzisiejszym świecie jest nie tylko szansą, ale wręcz warunkiem prawidłowego funkcjonowania społecznego. Dziękujemy za to nieocenione wsparcie pani marszałek województwa śląskiego Beacie Białowąs, dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego pani Danucie Maćkowskiej, a także zawsze życzliwemu i otwartemu na dialog panu radnemu sejmiku województwa śląskiego panu Jarosławowi Szczęsnemu. Uczniom, wychowankom życzę, żebyście się stali nie tylko dobrymi po wyjściu z naszej nowej szkoły, oczywiście nie tylko dobrymi fachowcami, ale przede wszystkim dobrymi ludźmi. Nauczycielom życzę, aby trud włożony w wychowanie i kształcenie młodych ludzi był źródłem satysfakcji, w tym również i materialnej, a także źródłem społecznego prestiżu zawodu. Dziękuję. Super. Dochodzimy na wsparcie, jeżeli chodzi o boisko, że nam to przecie mieszkańcy. Bo to naprawdę mówię szczerze, bo o ośrodku. Ja nie chcę mówić, że to wstyd, że oni nie mają tego boiska. Ja wcześniej mogę korzystać z tamtego. No. Pan dyrektor mi obiecał, że będzie. Sprawa, byśmy czyniąc postępy w nauce i w pracy nad sobą, rozwijali także życie dane nam przez Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchając. Szkoły, uczniowie.